Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór! Z wirtualnego studia jak zawsze kłania się w pas wasz wierny, uśmiechnięty samuraj Mariusz Borkowski oraz... wiecznie zmęczony Paweł Dębowski. Ale niezastąpiony mój kolega redakcyjny i prowadzący Paweł. Witamy drogie słuchaczki oraz szanownych słuchaczy, a także widzów już w 77. odcinku podcastu Słuchaj Gier. Pawle, już do setki niewiele zostało. No, kiedy to minęło? Kiedy to minęło? Będziemy świętować. A oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Serdecznie zachęcamy was do słuchania oczywiście naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy jak zawsze za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapę w górę oraz w dół, no i ten dzwoneczek. Naprawdę dziękujemy za to, że uderzacie w ten dzwoneczek. Dzięki temu dostajecie komunikaty o nowych odcinkach, no i też za wszystkie komentarze, zarówno te właśnie pozytywne i negatywne, te negatywne, konstruktywne też jak najbardziej przyjmujemy z otwartymi dłońmi i ramionami, że tak powiem. No i też oczywiście nie możemy zapomnieć o naszych obecnych i przyszłych patronach, którzy bezustannie wspierają nas gilami, pieniążkami. Gile, mówię tutaj Final Fantasy, bo ostatnio jakiś czas temu nagrywaliśmy. Chociaż ja teraz też trochę, nostalgia powiem ci, że trochę mnie wzięła po tych nagraniach z Final Fantasy i zacząłem grać Final Fantasy 7 teraz na Jezu, ale wiesz co, ja powiem ci, że po rozmowie też miałem coś takiego, kurczę, może znowu 7 zagram? Ja sobie musiałem może 8. Ósemkę to mam tak, że kurczę, jakoś zacząłem, do połowy chyba grałem. Tak, ja chyba sobie na raty będę trochę grał, w sensie skończę 7, 8, no i moją ukochaną 9. Nie wiem, czy później będę chciał w 10 i w 12, chociaż też sobie będziesz chciał, uwierz mi, będziesz. Znaczy na pewno będziesz chciał 10, 12 może być trochę overwhelmed. Zobaczymy, może. Natomiast też bardzo wam tutaj dodam jeszcze raz dziękujemy z Pawłem i też w imieniu naszych redakcyjnych kolegów i koleżanek za całe wsparcie, jakie nam dajecie. Naprawdę bardzo to doceniamy i to też jest odzwierciedlone w liczbach odsłuchań naszych podcastów, no i dzięki temu możemy się rozwijać i też przychodzą, wspierają nas różne, że tak powiem, podmioty. No i też dużo niespodzianek na was szykujemy. Dobrze, Pawle, mamy, jak myślę, jak zawsze chyba arcyciekawy temat, ale zanim jak przejdziemy do tego tematu, powiedz mi, czego ty ostatnio słuchałeś? Mamy potężny temat tak naprawdę, ale słuchaj, jeśli chodzi o to... Filozoficzny wręcz. O Jezu. Filozoficzny. Jeśli chodzi o to, co ostatnio słuchałem, no to powiem szczerze, że w tygodniu miałem... W ostatnich tygodniach bardziej udzielam się w radiu, to znaczy udzielam się inaczej, słucham więcej radia niż takiej muzyki ze Spotify'a czy skądinąd, bo po prostu nie miałem czasu właśnie takiego, żeby usiąść sobie na tyłku i posłuchać sobie muzyki. Zamiast tego posłuchałem sobie radia mówionego, co jest taką, bym powiedział, rzadkością chyba, bo już nie ma... Kurczę, praktycznie już chyba nie ma takich... Ale mówisz o polskiej radiostacji? Mówię o polskiej radiostacji. Jak odpalasz radio FM, no to masz oczywiście stacje komercyjne, gdzie tego słowa mówionego jest ile? 10% może? No w przypadku radia publicznego to już nie będę się wypowiadał. No nie. Lepiej nie. Zostawmy to, potrzebne. Ale są na szczęście radia internetowe i one mnie ratują. Ale jeśli chodzi o weekendy miałem takie ostatnio dużo wyjazdowych, bo byłem ostatnio w Poznaniu, gdzie było Game Industry Conference i Poznań Game Arena i jeszcze wcześniej, Boże, gdzie ja byłem ostatnio? Gdzie ty nie byłeś, chciałeś powiedzieć? Jezu, gdzie ja? Jezu, czy ja mam aż taką sklerozę? Zanik pamięci? Nie, autentycznie nie pamiętam, ale na pewno gdzieś pojechałem. Możliwe, że do Warszawy?
Nie, do Warszawy miałem jechać. Dobrze, że nie do Żabki Zdrój. Whatever, tak czy inaczej byłem w podróży i siedziałem w pociągu i no, z racji tego, że internet wtedy ma taki zasięg, jaki ma, to przesłuchałem sobie swoją playlistę, którą mam na smartfonie z różnych albumów. No i oczywiście mam dużo soundtracków z gier wideo przede wszystkim, ale słuchaj, gdzieś tam ukrył się soundtrack do Suikoden 4 od Kimury, no, Yamane i Miury. Okej, okay. Let's have a talk. Suikoden 4 uważam za... Kurczę, to nie była bardzo zła gra, ale też nie była jakaś bardzo dobra. Była taka okej, okay, ale z wadami. Nie wiem, czy... Ja pamiętam tą muzykę. Mi się wydaje... Właśnie, muzyka była takim dużym plusem, myślę. Nie była może jakaś genialna, ale naprawdę robiła momenty, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z grą, która dzieje się tak naprawdę, w której akcja dzieje się w większości na otwartym morzu i jest tam mnóstwo utworów, które sprawiają, że czujesz się, jakbyś siedział na tej przystani. A nie masz takiego wrażenia, takie wcięcie ci będziesz kontynuował, nie masz takiego wrażenia, że Gaisen Suikoden, niezależnie od tego, jak słaby byłby to soundtrack, to zawsze miał przegenialną czołówkę. O Jezus, tak, jak najbardziej. Każdy intros. Jedynka, pamiętam, była trochę cheesy, nawet na tamtejsze standardy, ale kurczę, jednak też robiło swoje te scenki. Ja z dwójki. Dwójka jest przegenialna i ja chcę ją usłyszeć. Ja jak dostaję materiały, jak dostaję jakiś materiał wideo z jakiegoś koncertu na żywo z Genzo Suikodena i jest ogrywany właśnie motyw główny z udziałem orkiestry, ja po prostu robię zawsze, wiesz, opad szczęki. Trójka jest tak fenomenalna, jest piękna, zwłaszcza jak ten chórek na początku wyskakuje. Czwórka, no tak jak mówiłem, czwórka ma naprawdę dobry soundtrack, taki, który, mogę powiedzieć, ratuje trochę tę grę. Jest tam naprawdę kilka takich utworów, które warto zapamiętać. No właśnie ten motyw główny jest takim jest takim przykładem. No i piątka, pamiętam ten motyw, ale uważam, że nie był jakiś taki wybitny. On był naprawdę dobry, ale daleko im do dwójki to już pamiętam. Nawet do dwójki to już nawet nie pomnę, tak? Do trójki tym bardziej, no nie? Ale tak, no właśnie, blisko, myślę blisko czwórki jak najbardziej, no nie? Także tak, no jasne, on miał te openingi, na tamte czasy openingi miał zajebiste, ale te najlepsze to miała tak naprawdę właśnie, tak jak mówisz, dwójka i trójka, no nie? Ale czwórka, tak jak mówię, cały soundtrack, ja bym polecił, mimo wszystko polecił posłuchać, ale to jest kawał dobrej muzyki, warte do przesłuchania, zwłaszcza, że no gra była... nie była zła, no staram się te tytuły jakoś obronić, ale no po prostu nie potrafię, no nie umiem, nie jestem w stanie. Jeszcze druga taka rzecz, tutaj cię mogę zaskoczyć trochę, bo jak mnie zaskakujesz muzycznie. Tak jak mówiłem, byłem na Game Industry Conference i tam byłem na jednym wykładzie poświęcony historii LucasArts. Tam byli pracownicy, mówili no, takie rzeczy pod tytułem jaka była geneza powstawania niektórych gier, oczywiście o Rancho Skywalkera też pokazywali jakieś zdjęcia dotąd niepublikowane, generalnie fajna rzecz, ale dało mi to taki impuls do tego, żeby po powrocie ograć niektóre starsze tytuły, chociaż trochę je nawet dotknąć albo posłuchać muzyki stamtąd, z tamtych gier. I słuchaj, po raz pierwszy w końcu, nareszcie, to mi dało takiego kopa, żeby w końcu usiąść do The Dig. O, no proszę pana. Nareszcie. I nikt mi nie powiedział, że to jest jedna z najzajebistszych przygodówek, w jakie kiedykolwiek grałem. No chyba, naprawdę? A tyle razy wspominałem o ścieżce dźwiękowej o grze. Ale ty przesadzasz. Co? Zdarza ci się przesadzać. Nie, ale szczerze powiem tak, ty byłeś, nie pamiętam, ty byłeś chyba może drugą, może trzecią osobą, która polecała samą grę. I muzykę przede wszystkim, ale grę również.
Ale pamiętam, że kilku moich znajomych też mówiło, że The Dig to jest jedno z najzajebistszych przygodówek, jakie w ogóle grali, wiesz. Monkey Island, co się w ogóle nie umywa do tego. W końcu do tej gry usiadłem i naprawdę w to gra się jak, nie wiem, jakbym oglądał film. Co ma duży sens, zwłaszcza, że producentem i współscenarzystą był Steven Spielberg, jakby nie patrzeć. Ale również dużo takich dużych nazwisk w branży się tam pojawiło, jak Brian Moriarty czy Sean Clark. No, wśród pisarzy, tak jak powiedziałem, Steven Spielberg i również Orson Scott Card. I soundtrack autorstwa Michaela Landa. Taki mocny ambient. A Michael Land jest w ogóle znany ze swojej twórczości dla LucasArts. No, to jest człowiek, który zapoczątkował tak naprawdę chyba jeden z pierwszych zawodów, mówię bardziej na zachodzie, tak? No bo tak. W Japonii zawód kompozytora był znany od... Zanim, długo. Zanim na zachodzie wpadli na ten pomysł, to jest tak, coś takiego. Michael Land jest... Jest jednym z pierwszych. Na pewno nie pierwszy, ale jest jednym z pierwszych, o którym można było powiedzieć, że to jest kompozytor muzyki do gier. Nie? No wiesz, The Secret of Monkey Island, oczywiście, ale później jeszcze masz Indiana Jonesa, Star Warsy. On w tym wszystkim po prostu siedział i siedzi mało w sumie tego. Dalej, tak? Tak, mało tego, on przecież Petera McConnella ściągnął. Oj, tak. No. Tak. No, przy Psychonauts on chyba na basie grał. I co jest zabawne, przy Psychonauts 2 też na basie gra, tylko tym razem chyba na elektrycznym basie, co jest dosyć znamienne. Ja nawet nie wiedziałem, że on przy SimCity 4 robił muzykę. Tak. Ja się niedawno dowiedziałem. Wspaniałe. Ale jeśli wracając do The Dig, to jak ten soundtrack brzmi, to jest jeden wielki, potężny ambient. Ale jak połączyć to z obrazkami, z tym obrazem tego kosmosu, który widzimy na samym początku gry, z tą planetą, po której chodzimy, na której w zasadzie nie ma praktycznie życia, no tam można się kłócić, tak? Bo tam natrafiamy na wielkiego homara, czy tam wielkiego pojaka? Tak, na jakieś istoty pozaziemskie i tak dalej, ale w większości ta planeta jest, no, wydaje się być niezaludniona, ale jest estetycznie, ta gra jest przepiękna, jest wspaniała. Ja, chyba coś takiego można by było porównać z Another World może. To ma taki podobny vibe, ale moim zdaniem prezentuje się zdecydowanie lepiej. I również chyba w tym pomogę, jestem o tym przekonany, że mocno w tym pomaga muzyka Landa. To jest niesamowity obraz, który warto doświadczyć na swojej skórze. Oj tak, no to jest w ogóle, to była jedna z pierwszych chyba takich gier z dubbingiem chyba aktorskim. Tak. No. Tak więc muzyka jakby owszem dalej pełni kluczową rolę w budowaniu całej tej narracji, napięcia, na przykład jak to dotychczas było we wszystkich innych grach LucasArts. Zresztą LucasArts z tego też słynął, tak, z tych point-clickowych tytułów. Mhm. Ale tutaj to już widzę, że już przeszli samych siebie o te kilka poziomów do góry. Tak, tak ja to widzę. Tak? Ja pamiętam tego wcześniejszego LucasArtsa i ich zabawy z, no oczywiście z Monkey Island czy z Indiana Jonesem, ale The Dig, który to był rok? 96? Dobrze pamiętam? Nie, chyba nie. To było chyba jeszcze wcześniej, 95, sorry. To jest rok 95, no nie? Jak ta gra tak, wygląda? 95. Jak ta gra wygląda? Mój Boże, jak ta gra brzmi? Że coś takiego można było wydać i nie wiem, nie licząc się z tym, że ta gra może się, nie wiem, nie sprzedać, nie spodobać, czy coś w tym rodzaju, no bo może, czy ona by, nie może to być... Żadnego... Nie odniosła sukcesu komercyjnego, niestety. Nie odniosła, odniosła, ale zaryzykowali i widać, że to ryzyko się nie opłaciło pod sensem, wiadomo, tym ekonomicznym, nie sprzedało się, ale myślę, że jakiś element, jakaś część tej gry po prostu została wśród fanów twórczości Lucasa i w ogóle wśród fanów przygodówek.
No, zgadzam się z tobą. Coś jeszcze ewentualnie ci wpadło? To tyle ode mnie. Okej. No to ja tak dzisiaj... A ty masz płytę winylową chyba z The Dig? Nie, ja mam nie. CD. Ty masz CD-ka, o Jezus. Nie się przeraziłem. Winylowa. Nie wyszła płyta winylowa, a ta płyta CD, którą ja mam, to tam... A dodatkowa płyta to chyba było demo z grą. Z tego co ja pamiętam. No a ja długo szukałem na aukcji. Ja ją chyba gdzieś ponad 10 lat temu kupiłem tą ścieżkę dźwiękową, bo jak sam wiesz, do zachodnich produkcji szukać niektórych. Ja na przykład szukam jedno, to jest też taki biały kruk trochę. To jest teoretycznie mówi się, że to jest pierwsza gra, która miała w pełni zorkiestrowaną ścieżkę dźwiękową, zanim jeszcze Medal of Honor był na PlayStation. Czekaj, jak ona się teraz nazywała? Tam było też Shadow albo The Nightmare. Może sobie za chwilę przypomnę. To też była taka bardzo trudna point-and-clickowa gra. Ona się na PlayStation pojawiła. Kiedyś Boże, poczekaj. Nie Nightmare, tylko... Hearts of the Darkness. Strasznie Pamiętam to. Jezu, no. Zło. Ta gra to było zło. Gra cholernie trudna, ale z fantastyczną ścieżką dźwiękową i to była taka... Mówi się o tym, że to teoretycznie była pierwsza w pełni zorkiestrowana ścieżka dźwiękowa do gier wideo. Dobrze, Paweł, to jeżeli chodzi o mnie, ja mam taką skondensowaną dzisiaj polecajkę, bo chodzi o dwa albumy, mianowicie o Bra Final Fantasy Bras de Bravo 2 oraz trójka. Okay. Tak jest, kompozycji Nobuo Matsu, ale aranżacje Yasunomi Sato, Tsusumi Narity, Riki Ishigi, Yohego Kobayashiego, a Nabuhiko Kashiwary oraz Shiro Hamaguchiego. No i tutaj takie kieruję podziękowania ogromne, bo oba albumy udało mi się tylko i wyłącznie zdobyć dzięki uprzejmości ze strony jednego z naszych patronów oraz słuchaczy, który niedawno wrócił z wojaży po Japonii. No za co serdecznie raz jeszcze dziękuję za całą pomoc w pozyskaniu tych albumów, bo tak to bym musiał dużo pieniążków wydać za sprowadzenie, a tak dzięki temu, że mamy Boże, nie pieniążków, no. Błagam cię. No, a dzięki temu, że mamy takich fantastycznych słuchaczy i wspierających, którzy też podróżują do Japonii, no to no... Poprosiłem, udało się, tak więc, że tak powiem, więcej zaoszczędziłem, bo same albumy nie są jakoś specjalnie drogie, no ale jak ci jeszcze do tego doliczy przesyłka i cło i inne rzeczy, no to dużo no to wychodzi, tak, wychodzi wtedy dwa razy więcej. Tak jest, podwójnie trzeba płacić. Zaś same płyty, no ja uważam, że to jest piękna rewizja utworu znanych wszystkim fanom serii Final Fantasy, no zagrane wyłącznie też na instrumentach dętych blaszanych, zatem drogie słuchaczki, słuchacze oraz widzowie, jeżeli nie są wam straszne dźwięki tub, puzonów oraz trąbek, no to jestem pewien, że poczujecie się jak w domu, bo sama seria albumów Bra Final Fantasy Bras de Bravo liczy tylko 3 odsłony, natomiast jeszcze się doliczyło kilku takich składanek, no i samych koncertów, bo też były koncerty. Płyty też jakby zacząłem kolekcjonować choćby z tego względu, gdyż spodobało mi się takie trochę świeże podejście do tych kompozycji, które no bardzo dobrze mi są znane, a w swojej kolekcji mam bardzo dużo różnych koncepcyjnych albumów. Nawet te chiptuny mi się bardzo podobają, ale tutaj co się udało uzyskać, no to jest taka powiedzmy w przypadku niektórych utworów, a szczególnie Mambo de Chocobo, no to tutaj brzmi, czyli z piątki, brzmi jeszcze powiedzmy, jakby to powiedzieć, bardziej dostojnie. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o moje polecajki dzisiaj. No i Pawle, czy mamy coraz mniej czasu na słuchanie muzyki? Ja się tak zastanawiałem nad tym dzisiejszym tematem, oczywiście na te pytanie sobie zostawimy na sam koniec,
I będziemy starali się tutaj z Pawłem odpowiedzieć. No i też Was zachęcamy, jeżeli słuchacie nas na Spotify, to pewnie na Spotify, to pewnie na, w serwisie będzie zadane te pytanie, na które chcielibyśmy, żebyście odpowiedzieli. Też jesteśmy ciekawi, czy coraz mniej macie czasu na słuchanie tej muzyki. No bo wydaje mi się, Pawle, że muzyka w naszym życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Owszem, będziemy dzisiaj rozmawiać o muzyce do gier, ale też o ogólnym pojęciu będziemy rozmawiać, jeżeli chodzi o samą muzykę, więc pewnie może padnie kilka innych gatunków muzycznych i ulubionych zespołów, bądź wokalistek i piosenkarzy. No ale dlaczego słuchamy muzykę, Pawle? No, zanim ci też za chwilę oddam głos, wydaje mi się, że tutaj jest dużo czynników, dlaczego słuchamy tej muzyki. No, takim słowem kluczem, który mi przychodzi do głowy, to jest chyba dopamina w tym momencie. To jest ta substancja, która po prostu dodaje nam tego kopa energii do działania. Możemy ją znaleźć w różnej formie, w postaci słodyczy, tudzież czekolady, i wiadomo, jak ktoś uprawia sport, to też jest w stanie sobie ten zastrzyk tej dopaminy doładować. W moim przypadku to najczęściej jest rower. No i wiadomo, że cała ta muzyka, cały ten świat, który nas otacza, jest muzyczny, tak? No bo towarzyszy nam, muzyka nam zarówno towarzyszy w pracy, podczas samego odpoczynku, czy nawet spożywania jakichś posiłków, czy nawet spotkań z przyjaciółmi, tak? Czy to w barze, czy to u siebie, na mieszkaniu, to gdzieś tam w tle zawsze ta muzyka nam towarzyszy. Wydaje mi się, że też muzyka jest coś w stylu takie odnajdywanie siebie, tak? Tworzenie też pewnych relacji, ale też jeżeli cieszymy się samotnością, to poprawia nam trochę nastrój, tak? I temu wszystkiemu jakby sprzyja nam też muzyka. No i jest ona też czymś więcej niż też takim, nazwijmy to, narzędziem, ale też kluczem do naszych doświadczeń codziennych. I Pawle, pytanie właśnie do ciebie jeszcze raz. Dlaczego słuchamy muzykę? Wiesz co, najgorsze jest to, że odpowiedziałeś w sumie na to pytanie. Nie? No nie, no ale z twojego punktu widzenia, nie patrząc z takiego punktu naukowego, bo to, co ja powiedziałem, to dużo. A tak, tylko że wiesz, ten punkt naukowy znajduje się w odzwierciedleniu życia w zasadzie każdego z nas. To jest prawda, co ty mówisz, że muzyka... Jesteśmy otoczeni muzyką, że ona znajduje się w naszym życiu codziennym, niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. No chyba, że ktoś żyje w jakimś, nie wiem, w jakimś odludziu, ale to, nie wiem, musiałby zostać całkowicie chyba odcięty od dźwięku, od życia, od ludzi, od wszystkiego tak naprawdę, żeby muzyki nie słyszeć, tak? Ja nawet słyszę muzykę, jak, nie wiem, ktoś ją gra gdzieś za oknem, tak? U mnie na przykład, nie wiem, w mieszkaniu nie gra na przykład muzykę, bo śpimy albo coś tam rodzaju, a ktoś gra na telefonie disco polo, a takie rzeczy się zdarzają u mnie. Dlaczego słuchałem muzyki? No właśnie... Kurczę, tych powodów jest dużo i to wszystko zależy od tego, jakimi osobami w sumie jesteśmy. A tu z tą dopaminą to jest akurat, myślę, najlepsze wyjaśnienie, tak? Że ta muzyka rzeczywiście budzi w nas taką energię. Tak? Jeśli ktoś zaczyna dzień od słuchania nawet radia, czy muzyki ze Spotify, czy skądkolwiek, no to jest dla niego takie narzędzie, takie pobudzające. Tak? Dla mnie na przykład... Takim narzędziem jest. Ja pracę zaczynam od tego, że odpalam oczywiście kompa, wszystkie możliwe narzędzia, ale odpalam też właśnie Spotify, czy radio, czy nawet YouTube'a, własną playlistę z muzyką. Oczywiście, żeby to nie było, nie wiem, lofi hip-hop, bo po nim mogę zasnąć, ale niech to będzie rock, J-rock, J-pop, cokolwiek, coś, co by mnie rozbudziło i mogę wtedy pracować, tak? To jest to, co mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że ja nie mam problemu ze słuchaniem muzyki w czasie pracy, bo mam podzielną uwagę i mogę jednocześnie pracować i słuchać muzyki, tak? To mi po prostu daje taką, po pierwsze, energię, a po drugie, no, moja praca wtedy nie jest monotonna, bo pracuję oczywiście przy komputerze, słyszę ten dźwięk tych stukania w klawiaturę i to jest tak naprawdę wszystko, tak? A jeśli mam w uszach muzykę, no to ta praca wygląda zupełnie inaczej, tak? Ja tej muzyki słucham
Również jak gdzieś wychodzę, nawet na jakieś głupie zakupy, nawet tu do osiedlowego sklepu, z takiego powodu, że boję, zawsze mi to może głupio, ale jednak to powiem, ja mam problemy z kontaktami z ludźmi z jakiegoś takiego dalszego, mocno dalszego otoczenia, czy tutaj z obcymi ludźmi, a jak idę do sklepu, to nie dość, że mam z nimi do czynienia, to jeszcze słucham ich, na przykład ich rozmów, a ja na przykład nie chcę słuchać ich rozmów, chcę posłuchać po prostu czegoś innego, no nie? To samo jest z komunikacją miejską, tak? Czy to ja, czy miliony innych osób na całym świecie, też jak jedzie komunikacją miejską, no to co robi? Zakłada słuchawkę i słucha sobie muzyki, radia, czyli, czegokolwiek. Czyli taka muzyka dla ciebie, znaczy ogólnie muzyka jest dla ciebie taką bańką, którą się otacza, oddzielasz od świata. Dokładnie. Dokładnie. Zamykam się w takiej małej banieczce i sobie w niej po prostu żyję. Trwasz, tak? W dużym skrócie to można powiedzieć, tak? No plus jeszcze muzyka również w sensie takim zawodowym jest dla mnie też ważna, tak? Muszę słuchać różnych gatunków, różnych artystów. Również z muzyki do gier to samo. Najprzeróżniejsze gatunki, najprzeróżniejszych artystów, najprzeróżniejszych gier, również takich, których nie wiem, nigdy bym w nie nie zagrał. Ale na przykład nie, mają zajebistą muzykę i nie wiem, może by mnie w pewien sposób przekonało do tego, że warto w gry zagrać i tak dalej, tak? Także mówię, tych takich czynników, które sprawiają, że słuchamy muzyki w ogóle, myślę, jest naprawdę bardzo dużo. Także niezależnie, wiesz, niezależnie czy w domu, czy poza domem, każdy powód jest dobry do tego, żeby tej muzyki słuchać. Ja jakby przygotowując ten temat dzisiejszej rozmowy, tak starałem się trochę, no tak jak mówiłem, dzisiaj trochę filozoficznie może będzie, to starałem się trochę wejść w głąb samego siebie i zapytać sobie, raczej zadać te pytanie i sobie odpowiedzieć automatycznie na to pytanie, dlaczego słucham muzykę. Ja myślę, że to, co ty powiedziałeś, takim odcięciem się troszeczkę od świata, zewnętrznego świata, muzyka chyba w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej pomaga. Ja miałem też taki właśnie etap w swoim życiu, że muzyka była trochę takim cichym towarzyszem, którego nikt nie widzi, ale ja go słyszę, tak? Też jakby staram się doszukiwać takich utworów albo wybierać takie utwory niezależnie od tego, czy miały tekst, czy nie miały tego tekstu, to staram się, żeby jakąś takie drugie dno, jakąś głębię znaleźć w tej muzyce. No w przypadku, wiadomo, piosenek, no to szukałem takich utworów, które w tekście mają taki, nie wiem, jakby to nazwać, taką motywację, tak? Nie wiem, nie mówię o tym, że miałem jakąś, powiedzmy, depresję, albo miałem depresję, bo może nie wiedziałem wtedy, tak? No bo wiadomo, wtedy 30 lat temu, 20 lat temu, to tak o depresji u nas w naszym kraju płynącym mlekiem i miodem, no to nie za bardzo się nie mówiło o depresji. Znaczy nawet nie tylko się nie mówiło, ale też nie byłeś publicznie w stanie u siebie, nie byłeś tak w stanie jej rozpoznać u siebie. No wiem, bo miałem to samo, tak? Że miałem tak jakieś symptomy, ale nie wiem, co to jest. No nie? Po prostu czuję się smutno, czuję się przybity i no, tak, co ja mogę zrobić, no nie? To znaczy, wiadomo, że ja się zawsze gdzieś tam otaczałem ludźmi, ale sądzę, że muzyka jest właśnie tą taką niewidzialną sferą, która daje ci pewne bezpieczeństwo, taki stan, nazwijmy to, nawet bym powiedział, stan uniesienia momentami, który powoduje gdzieś takie reakcje w twoim umyśle i wpływa bardzo pozytywnie, tak? Co już ty też powiedziałeś o tym, że stara się czasami wybierać takie utwory, które, nie wiem, jak masz taki dzień, a nie jak... Pasują po prostu do nastroju, tak. Tak, do nastroju. Mhm. No, ale też jakby wiadomo, czy są wśród na przykład ścieżek dźwiękowych takie płyty albo utwory z muzyki do gier wideo. Ja teraz nie mówię na przykład o muzyce filmowej albo innych gatunkach, ale na pewno oboje mamy takie tytuły.
ale w przypadku muzyki do gier wideo, czy jesteś w stanie powiedzieć, że też po części wracasz do takich albumów, które właśnie stanowią pewien element wprowadzenia w ciebie w taki bardzo pozytywny nastrój, trans? No Jezu, to samo bym powiedzieć o samych grach tak naprawdę, że są takie tytuły, do których po prostu wracam, bo mi się w nie przyjemnie gra, ale jak rzeczywiście, czy jest tak samo z muzyką, no ja ci mogę powiedzieć, że jasna sprawa. Bo no, już wspomniałem tutaj Suikodenie 4, ale ty mówiłeś o Suikodenie 2, czyli mój all time favorite gra w ogóle. I to jest właśnie taki przykład takiego boomu, tak? Ale jeszcze jest Chrono Trigger, to jest taki powrót do tych czasów właśnie takich młodzieńczych, do trochę dzieciństwa, do tego, które mi pokazały właśnie, czym są japońskie RPG. Taki sentyment trochę. Taki mocny sentyment, tak, mocny sentyment, ale też zauważyłem, że słuchając jakichś utworów, czy nawet całych albumów, już niekoniecznie z Suikodena, czy z Chrono Triggera, jakichś innych JRPG-ów, układam w głowie swój, jak gdyby, własny świat. Wiesz, o co mi chodzi? Na przykład, nie wiem, słucham albumu z Final Fantasy, któregokolwiek, whatever, i nie tylko przypominam sobie ten dany moment, czy daną postać z tej gry, ale układam w swojej głowie swoją własną grę, swój własny świat, swoją własną historię. Nie? Takie rzeczy też mi się zdarzają. Nie, no, ja się z to jakby się też pod tym podpisuję, bo ja na przykład sądzę, że mam takie dwa, nie wiem, aspekty słuchania muzyki do gier. Pierwszym jest taki już wspomniana przez ciebie ta nostalgia, tak, że mam jakieś ulubione tytuły i wracamy do tych tytułów za pomocą muzyki. Ja zresztą sobie kiedyś powiedziałem, że jak tam, nie wiem, będę miał 70-80 lat, no to powiedzmy sobie szczerze, nie wiadomo, czy ktoś już z nas będzie miał siły i będzie widział, znaczy ja tobie i sobie oczywiście tego życzę i naszym słuchaczkom i słuchaczom, żeby mieli, no ale sądzę, że takim chyba jedynym elementem, no i żeby sług, żeby mi został, to będzie takim elementem właśnie muzyka, tak, że ja za pomocą muzyką będę wracał do tamtych chwil z daną grą i który będzie gdzieś tam uaktywniał te wspomnienia. To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz, że słucham czasami muzykę do gier, nie znając gry, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo dużo świetnej muzyki. Ja nie mówię tutaj muzyki wydawanej obecnie na bieżąco, ale ogólnie, tak? Nawet sprzed 20-30 lat słucham ścieżek dźwiękowych, które mają fenomenalną oprawę dźwiękową, ale na przykład nie miałem okazji zagrać w grę i też nie wiadomo, czy mi się uda zagrać w grę, bo takie proste melodie. Ja miałam mnóstwo takich tytułów, ja no. Potężną liczbę takich gier, w które nie ograłem i pewnie już nigdy nie zagram, bo one na przykład nigdzie nie są dostępne albo w ogóle nie były u nas dostępne. No nie? Jest dużo takich tytułów z Japonii. No tak, no szczególnie Japonia. No, ja wiem, że może być dla naszych niektórych słuchaczek i widzów jesteśmy może monotoni, że czasami wracamy do tej Japonii, ale moi drodzy, tak jest trochę. Muzyka jednak do tych japońskich gier ma w sobie coś, czego ja osobiście i Paweł czasami nie jesteśmy dotrzeć czy usłyszeć w tych zachodnich produkcjach. A szczególnie w tych nowych zachodnich produkcjach. A jeszcze, żeby było bardziej tak drążąc, to szczególnie w tych bardzo, bardzo dużych produkcjach, które no nie jest to oczywiście żaden minus, żeby też było jasne, że nie wiem, przeszkadzają mi monumentalne jakieś orkiestry. No, czasami jest za bardzo w drugą stronę przesadzone. Jak to jest w przypadku God of War, którego jak najbardziej sobie cenię, ale uważam, że nie jest to jakaś wybitna ścieżka dźwiękowa, która zostanie zapamiętana na wieki, na lata, bo będzie się do niej jakoś tam, nie wiem, wracać. Ja uważam, że ona w swoim czasie, kiedy pojawiła się, zdobyła, zyskała sobie tam uznanie i świetnie, że Bill McCurry zrealizował swoje tam, powiedzmy, kompozytorskie marzenia, ale ja uważam, że jednak
Na przykład w przypadku z tych starych gadoworów, no to z całym szacunkiem te temat główny Kratosa no jest bardziej taki, jakby to ująć ładnie słowa, ikoniczny chyba, niż ten temat napisany przez Billa McCreego, bo on jest bardziej nastawiony na rozbudowane instrumentarium, na, no, że jest ogólnie nagrane, tak? Przez chyba nawet te pierwsze dwa gadowory też chyba miały chyba też miały nagrania przez orkiestrę, z tego co ja pamiętam. Z czego z drugiej odsłony, no to ten temat był totalnie. I on inaczej, wydaje mi się, że te dwa, żeby się tutaj za bardzo nie żeby nie wchodził w jakąś dygresję, uważam, że te dwa tematy nie ma co nawet porównywać, bo on idealnie pasuje do tej ery, kiedy wtedy powstała ta seria i te gry, no bo one bardzo opowiadały o tych antycznych czasach. A tutaj mówimy o skandynawskich, tak więc ten utwór bardzo pasuje jakby do tej całej oprawy audiowizualnej. Ale okej, Pawle, wydaje mi się, że sobie jakoś odpowiedzieliśmy, dlaczego słuchamy muzykę na co dzień. Pewnie dla niektórych osób, które nas słuchają albo oglądają, też jest to takie oczywiste. A jak w twoich oczach, jak muzyka może albo ma zbawienny wpływ na twoje, nasze samopoczucie? Co? Jaki ma... Pierwsze, co ci przychodzi do głowy? Jaki ma zbawienny wpływ na moje samopoczucie? Pewnie... No. Albo jak muzyka ma zbawienny wpływ na nasze samopoczucie? Co sprawia, na przykład, jak słuchasz muzykę, to nie wiem, jak sobie wyobrażasz, co powoduje w twoim umyśle, jak kieruje twoim ciałem, co się dzieje po prostu, jak słuchasz muzyki, jakie są twoje pierwsze takie teraz wrażenia, jak słuchasz, puszczasz swój ulubiony utwór z Chrono Triggera Corridors of Time albo Frog Team, to co czujesz wtedy? Ja cię mogę powiedzieć w ten sposób, wszystko zależy od tego, jaka to jest muzyka tak naprawdę. Jak sobie puszczam coś z japońskiego rocka czy japońskiego popu, to zdarza mi się nieświadomie na przykład bujać się, wiesz, moje ciało się po prostu buja, tak, albo ruszam nogą w rytm muzyki i na przykład zdarza mi się to robić publicznie gdzieś na ulicy, jak stoję, zwłaszcza ja to zauważyłem dosyć niedawno. Zauważyłem to po sobie, że na przykład jak stoję na światłach i czekam, aż zapali się zielone i wbija akurat utwór, który, przy którym świetnie się bawię, to właśnie, wiesz, zdarza mi się bujać w prawo, w lewo albo w górę, w dół, po prostu w rytm muzyki, bo mi się po prostu dobrze tego słucha, co ja na to poradzę. I pewnie wygląda to dziwnie z czyjejś perspektywy. Albo jeszcze gorzej, jak jeszcze ruszam głową w lewo, prawo, jak ta lalka w aucie, no, jak się trzęsie. Więc mówię, jak ktoś patrzy na mnie, to pewnie mają mnie za wariata, ale no właśnie to zależy właśnie od muzyki. Jak ty tutaj wspomniałeś Chrono Triggera, w ogóle jakikolwiek utwór z gry, czy jakikolwiek motyw. To też zależy, jaki motyw, jaki utwór, jaka gra, to wszystko od siebie zależy. Wiesz, inaczej się zachowuję, jak słyszę, nie wiem, Frog Steam z Chrono Triggera, który, wiesz, daje taką, wspomniałem, właśnie dopaminę i adrenalinę i wiesz, nastraje do działania, a inaczej się czuję, jak słucham na przykład Skull of Steam, no nie, który, wokół którego jest zbudowana w sumie taka dosyć duża historia w Chrono Triggerze. I kiedy słucham ten motyw, ja sobie przypominam tej historii, wiem, co się tam dzieje, wiem, jakie postacie brały w tym udział i wiem, jaką historię poprzedza
I wtedy włącza mi się ta wyobraźnia, przypominam sobie ten moment, albo nie wiem, albo jest, no tak, skrony tego ja to już ci mówiłem, ale poczekaj, teraz próbuję sobie przypomnieć, to się wytnie jak coś, ale teraz sobie próbuję przypomnieć jedną rzecz. Nie ma nic, nie wycinamy nic. Nic nie wycinamy, wszystko już jest. Ale jeszcze wrócę do, na przykład do Suikodena 2, bo tam jest mnóstwo takich utworów, gdzie po prostu je słucham, wiesz, żeby mieć taki fan w uszach. Ale jak słucham na przykład Reminiscence, czyli ten motyw, który pojawia się na samym początku gry, kiedy główny bohater i Joey spadają, wiesz, w dół tego wodospadu, no nie? I pojawiają się te obrazki z ich dzieciństwa, to ja, i to jest autentyk, ja się automatycznie wzruszam. To jest taki moment, który sprawia, że chce mi się płakać po prostu, nie? Bo przypominam sobie ten obrazek i nie wiem, kojarzy mi się właśnie z takim smutkiem, no nie? Nawet gdybym tych obrazków nie widział, no to mimo wszystko, no, kurczę, to nie jest wesoły utwór, no jest bardzo taki mocno no, chciałem powiedzieć wspominkowy, mocno nostalgiczny, właśnie odnoszący się do jakiejś przeszłości, takiej takiej, którym chcesz mieć po prostu gdzieś w pamięci, ale z drugiej strony, no jest ona taka dosyć bolesna. W taki sposób chyba to mogę powiedzieć. Także, no tak już podsumowując, to mówię, jak ta muzyka w taki sposób działa, zależy właśnie od samego utworu, od samego nawet całego albumu, tak? Bo jakbym, nie wiem, wrzucił Californication od Red Hot Chili Peppers, no to też bym się inaczej zachowywał. A powiedz mi, zgodziłbyś się z tym, że muzyka może pomóc w poprawieniu pamięci? Boże, słyszałem... Słuchasz muzyki i poprawia ci pamięć. Albo na przykład muzyka może pomóc w zmniejszeniu bólu. W objawach depresji wydaje mi się, że chyba nie ma co nawet tutaj, nie podlega to żadnej dyskusji. Tak, to nie podlega dyskusji. Tak, jeśli chodzi o tę pamięć, jakby... jeśli chodzi o pamięć, to wiem, że pamięci pomaga czytanie książek. Jeśli chodzi o słuchanie muzyki, chyba też, bo to jest, bo za słuchaniem muzyki, jak słuchasz danego utworu czy danego albumu, to bywa, że słuchasz go na przykład w kółko, no nie? Więc jak słuchasz go, zapamiętujesz po prostu tak? Melodię, zapamiętujesz teksty całe, jak go usłyszysz później gdzieś, nie wiem, w jakiejś dalszej innej przestrzeni poza domem, może być na przykład, nie wiem, w jakiejś knajpie, może być w sklepie, whatever, i słyszysz daną melodię, słyszysz jakieś teksty, no to momentalnie, wiesz, otwiera ci się gdzieś szufladka, no nie? Ale to, czy to jest związane z poprawianiem pamięci? Kurczę, możliwe, że tak, ale ja nie mam tak specjalistycznej wiedzy na ten temat, chyba że ty coś masz. To znaczy tak, no wiadomo, że miło by było w gronie dzisiaj zobaczyć naukowca, który mógłby nam troszeczkę bardziej to wytłumaczyć. Może kiedyś. Że następnym razem trzeba będzie pod ukryciem innego tematu zaprosić taką osobę i wtedy faktycznie mogłaby trochę nam więcej... Czy muzyka leczy na przykład? Nie, moim zdaniem muzyka jest w stanie leczy rany, tak? Ale o. Po pierwsze... Tylko jakie to jest rany, bo raczej od tak. Rany miecza chyba się no nie zagoi. Bardziej chyba... mówimy o tych powiedzmy... W głowie. Psychicznych, tak? Mhm. Trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że muzyka odgrywa bardzo ważną rolę w ludzkim samopoczuciu i zdrowiu, tak? Tak. Mhm. Ponieważ, wiesz, motywuje nas na przykład do konkretnych celów, tak? Wyobrażam sobie taką sytuację, że rano nie jesteś w stanie wstać, ale jak usłyszysz jakiś utwór, to nogi same się pchają do przodu.
Z tego, co ja też jakby szukając odpowiedzi na te zadane pytanie, no słuchanie muzyki też jest o dziwo bardzo dobre dla pracy serca. Pomaga łagodzić ból, rozwija pamięć, o której już powiedzieliśmy. Jest to troszeczkę, może nie tyle co kontrowersyjne, ale nie umiemy znaleźć takiego wspólnego punktu odniesienia, gdzie dokładnie. No, umiejętności motoryczne, tak, poprawia koncentrację, nastrój, prawda, budzi te właśnie pozytywne emocje, o których cały czas mówimy i czyni nas na pewno szczęśliwszymi. Czy muzyka już szczęśliwa? No po prostu, wiesz, słuchając poruszających jakichś dźwięków, tak, uwalniamy tą dopaminę, o której już cały czas, już na samym początku rozmawialiśmy. No robimy wtedy takie rzeczy, które za pomocą tego utworu uruchamiają w nas jakieś takie, powiedzmy, fragmenty, jakieś rzeczy związane z naszą przeszłością może. Co ciekawe, muzyka też zmniejsza odczuwanie lęku, tak? Dźwięki wywołane na przykład mogą wywołać dreszcze u słuchacza, tak? Ale zmniejszają też jakby aktywność części naszego mózgu, która jest jakby powiązana też z lękiem i prowadzi do obniżenia poziomu kortyzolu. Więc to jest też ciekawe, znaczy zmniejsza odczuwanie lęku, ale też może zwiększyć ten lęk, tak? W przypadku naszych dreszczyków, horrorów, Silent Hill, Silent, właśnie, Resident tak. Evil i tak dalej. Tak jeszcze wtrącę, a propos właśnie tego, że muzyka może zdziałać i w jedną i w drugą stronę. Oczywiście. Opusieczny miecz to jest. Tak, bo my mówimy przede wszystkim, głównie my tu mówimy o tym, że muzyka poprawia nasz nastrój, ale bywają również momenty, czego sam również doświadczyłem, tak, że może pogorszyć, tak, że jesteśmy w takim stanie, że po prostu wstanie z łóżka to jest coś, czego nie chcę po prostu robić, i puszczasz wtedy takie utwory, które cię w tym po prostu trzymają, tak, takie, nie chcę powiedzieć depresyjne, ale takie właśnie nie nastrajające cię do takiego działania. Ja bym powiedział, że one są towarzyszące w taki sposób, że one rozumieją, inaczej, one są traktowane jako przyjaciel, który łączy się z tobą w bólu. Mm-hmm. To jest chyba najlepsze. Ukryty. Tak, taki ukryty, cichy przyjaciel, który łączy się z tobą w bólu, rozumie cię, wie jak się czujesz, wie jak cierpisz i tak dalej, i ty chcesz, żeby z tobą po prostu był. Ja sądzę, że jeszcze jest coś takiego, to już chyba powiedziane zostało przez nas, że muzyka też jest w stanie aktywować pewne skojarzenia. Nie zawsze oczywiście one są pozytywne. Czyli, nie wiem, jakby to ująć. Mówi się, że jakby jakieś napięcie spowodowane w dzieciństwie, albo jak byłeś nastolatkiem, może przywodzić jakieś takie niemiłe zdarzenie, tak? Że i temu zdarzeniu towarzyszyła jakaś muzyka. Niekoniecznie ona musiała się pojawić w tym samym momencie, kiedy dostałeś pasem po tyłku od swoich rodziców i nie wiem, w tle leciał na przykład Michael Jackson. Beat it. Przepraszam, musiałem. Dokładnie. To było silniejsze ode mnie. I bardzo dobrze. Że tak powiem, humor to też jest tutaj potrzebny. Ale na przykład po tym całym jakimś wydarzeniu, popłaczony, poleciałeś do pokoju i zacząłeś słuchać jakiejś muzyki. I na przykład słuchając tego utworu, gdzieś tam się uruchamia w tobie te skojarzenie. Ale to też ma też związek z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Czy muzyka wpływa na tam poprawianie pamięci? Właśnie, że odtwarzasz jakiś utwór wielokrotnie i po prostu go zapamiętujesz, i to też może mieć później wpływ na skojarzenia, tak? Możesz mieć. To jest akurat przykład taki bardzo abstrakcyjny, a jeśli na przykład
z żoną ówczesną wybraliście sobie piosenkę do tańca i później ją graliście przez tam całe swoje małżeństwo i później wzięliście rozwód i ten rozwód był dosyć bolesny, no to jak w którymś momencie wiesz, usłyszysz gdzieś tę melodię krótko po rozwodzie, no to też ci się będą przywoływały wspomnienia. Kurczę, ale przykład dałeś, nie, panie. Ale wiesz, no to jest, wiesz, samo życie, no co ja ci poradzę. Nie, no jasne, jakby też jakiś... To jest taki mocno abstrakcyjny, ale już jest coś w tym, no nie? Że masz taki utwór, nie wiem, nawet swój ulubiony, taki, który właśnie tak jak ty wspomniałeś, że grałeś go kiedyś w dzieciństwie i ci towarzyszył w jakichś, no właśnie tych mniej przyjemnych chwilach, jak go usłyszysz lata później, no to później ci się otwiera właśnie ta szufladka, no nie? Z tym momentem. Ja bym jeszcze podsumował te pytanie zadane wcześniej przeze mnie, jak muzyka ma zbawienny wpływ na nasze samopoczucie, jak może mieć też przy okazji, to ja bym tak to ujął tak w słowach, że muzyka to też forma pewnej ucieczki, czyli tak podstawową funkcją jest sprawienie, nie wiem, przyjemności słuchaczowi, tak? Ale też samemu wykonawcy, wykonawczyni. No przecież muzyka też porusza nas emocjonalnie, wykorzystujemy ją do wywoływania, wzmacniania lub też jakby osłabiania określonych nastrojów, tak? Gotowości do relaksu, do ruchu, nastrój nostalgii, właśnie tych wspomnień, co powiedzieliśmy przed chwilą, pragnienia odpoczynku lub kontemplacji, no i też jakby sprawia w nas, że nasze nogi same się ruszają do tańca, tak? Gdzieś tą stronę motoryczną, czyli porusza bardzo nasze ciało też, muzyka, dawne jakby melodie. Pawle, to powoli kończąc dzisiejszą rozmowę i spotkanie, czy mimo nawału obowiązków, tak? Czy nadal tyle samo czasu poświęcasz na muzykę? Ile jak było to na przykład kilka lat temu, a po nawet rok temu? Czy widzisz jakąś różnicę? I czy to ma jakiś wpływ później na ciebie, że mniej tej muzyki jednak słuchasz, albo więcej na przykład słuchasz? To jest cholernie trudne pytanie. Wydaje mi się, ale jak tak się zastanawiałem, tak spróbowałem spojrzeć wstecz, wydaje mi się, że ja tej muzyki chyba słucham nawet więcej niż te lata temu. Bo wiesz, czasy szkolne to był taki okres, kiedy okej, przez całą szkołę nie mogłeś słuchać na przykład tej swojej ulubionej muzyki, tak? Czy te z MP3 z odtwarzacza, czy tam z jakiegokolwiek urządzenia. A po szkole to jakoś tak się nie zastanawiałeś nad tym, no nie? Gdzieś tam, wiesz... Ale nie miałeś takiej ekscytacji, na przykład czekałeś na jakiś album? Nie, to już się od razu mogę powiedzieć, Czekaj. Californication, jak czekałeś, to nie miałeś takiej ekscytacji, że za tydzień jest premiera tego albumu i musisz pójść do sklepu. Nie, to już ci, wiesz co, ja poznałem Red Hot Chili Peppers znacznie później niż oni powstali. Okay. U mnie fascynacja Peppersami zaczęła się... jakoś na rok, dwa przed tym, jak MTV nadawało cały dokument o PPS-ach. Znaczy oni mieli takie pasmo weekendowe, że cały weekend puszczali jakieś filmy dokumentalne i teledyski w ogóle danych zespołów. Jak leciały Peppersi, no to z bratem nagrywaliśmy to pasmo, tak? I zajęliśmy jakieś 3-4 kasety VHS. I jakoś kilka lat wcześniej miałem taką fascynację, ale nigdy nie pamiętam, od czego ona się zaczęła. Możliwe, że zaczęła się od właśnie mojego brata, który on właśnie zbierał czy tam kasety, czy płyty z PPS-ami. Jakoś mi się tak po prostu udzieliło, no nie? Więc nie, nigdy nie miałem chyba czegoś takiego właśnie, że jest jakiś zespół,
który jest mój ulubiony na przykład, i nie wiem, stoję w kolejce w środku nocy, gdzieś w centrum miasta, do jakiegoś sklepu GTA, z płytami. Zamiast po GTA to zamiast po GTA, czekasz, dokładnie. No. Dokładnie. Właśnie te, dlatego, wiesz co, ja kiedyś zadałem takie pytanie mojej bańce na Twitterze. Mi się pokazało, że ta... Pozdrawiamy bańkę Pawła. Pozdrawiamy, bo z tego co widziałem, to odpowiedzieli wszyscy również spoza tej bańki, ale kiedyś właśnie zadałem pytanie, jak zaczęła się tam ich ta przygoda muzyczna i jak się zaczęła ich ta fascynacja, bo przyznam szczerze, że patrzę trochę zazdrością na ludzi, którzy mają takie swoje ulubione, wiesz, zespoły na przykład, no nie? Albo takie ulubione gatunki, które śledzą od początku do końca i są w stanie, wiesz, wymienić, nie wiem, wokalistę danej grupy, albo w ogóle członków całego zespołu, albo na jakiej gitarze grali, gdzie, na jakim koncercie i tak dalej, i poświęcają temu całe swoje życie. No ja czegoś takiego nigdy nie miałem, nie? Wiesz, nigdy nie byłem jakimś takim hard fanem. Ta fascynacja muzyką to pojawiała się jakoś tak, nie wiem, końcówka liceum może, bardziej początek studiów. Bo wcześniej to tak wiedziałem, że ta muzyka jest, ona jest fajna, gdzieś sobie tam brzdąka, jak już muszę użyć takiego słowa, a gdzieś mi tam leci w tle w radiu, no bo jestem mimo wszystko człowiekiem radia. Radio zawsze było jakoś ze mną i lubiłem tę muzykę, która leciała w radiu, ale nigdy jej nie rozumiałem. Może w ten sposób. Ona brzmiała po prostu dobrze. Miała fajne teksty, ale też ich tak średnio rozumiałem. Po prostu były dla mnie one były modne. Czyli taka świadomość właśnie, czym jest muzyka i czy może być czymś więcej właśnie niż jakimś tłem i że może mi robić naprawdę dobrze, to zrozumiałem właśnie na przełomie liceum i studiów tak naprawdę. Nie pamiętam, jakie było pytanie. Czy mamy czas na słuchanie muzyki? Tak jak powiedziałem, ja wcześniej nie słuchałem dużo tej muzyki, bo albo nie mogłem, albo mnie tak średnio interesowała. Bardziej wolałem, no wiadomo, grać w gierki, wychodzić na piłkę ze znajomymi. W późniejszych latach również czytać książki, a ta muzyka pojawiła się trochę później. I właśnie chyba wtedy, kiedy odkryłem, że mogę podłączyć słuchawki do telefonu i mogę trzymać na tym telefonie, czy przepraszam, na MP3 jeszcze wcześniej, mogę na tej MP3 trzymać jakąś muzykę, no to chyba wtedy pojawiło się coś takiego, że kurczę, to jest coś, co robi dla mojej duszy, dla mojego ciała, no nie? Że wychodzę na przykład na rower i ładuję do tej MP3 ze 126 mega, nie pamiętam ile tam wtedy tych utworów, 30 może kilka, może 50, i gram na tyle, ile bateria starczy, no nie? Więc mogę powiedzieć, że dzisiaj zdecydowanie więcej tej muzyki słucham, ponieważ jest ona no, powszechna już. W zasadzie zmieniła się technologia, zmieniło się podejście do tego, gdzie ta muzyka ma być grana, w jakich ilościach. No i również scena muzyczna się zmienia, tak? To już nie są te czasy, kiedy muzyka była grana tylko w radiu czy w MTV, czy nie wiem, w sklepie z płytami audio, tylko możecie ją znaleźć w internecie tak naprawdę, czy to na YouTubie, czy to na Spotify, czy możecie ją kupić na Bandcampie, tak? Więc to jest takie błogosławieństwo, ale jednocześnie przekleństwo, bo mimo wszystko tej muzyki jest bardzo, bardzo dużo. No i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że również soundtracku do gier mimo wszystko wychodzi bardzo dużo i ogarnięcie tego do albumu roku to jest cud, to jest... Co roku to jest... No, to jest zawsze jakiś problem. To jest wyzwanie, to jest platynę. Co roku trzeba kolejną platynę zdobyć. Dokładnie, ale tak, no, tak jak mówię, mimo tych nawału obowiązków, mimo tego, że no, dużo się pracuje, a zawsze ta muzyka jakoś ze mną jest, tak? Mogę ją słuchać jako background, jako coś, co gra się gdzieś tam w backgroundzie, ale mogę też ją słuchać właśnie jako taki świadomy słuchacz, że po prostu siądę sobie na tyłku i po prostu posłucham, tak? Czy nie wiem, pospaceruję sobie po parku, też sobie ją posłucham i to też naprawdę na mnie działa, tak? Zwłaszcza, że mamy taką pogodę jak dzisiaj, czyli zaczęła się jesień, spacer po parku ze słuchawkami na uszach, to jest jednak coś, co robi robotę.
Trzeba sobie muzykę z Persony odpalić. Oj, tak, o Jezus. A jak spuścisz Jacka Orlando, jak wracasz wieczorem, to jest bajka. Polecam. No, więc jest dużo takich albumów, które idealnie pasują pod nastrój. Ja, no, jako osoba, która sobie już może powiedzieć, że już mam kilka cyferek, to ja pamiętam te czasy, że ja naprawdę czekałem na niektóre albumy i się wyczekiwało, i ja z wypiekami na twarzy po prostu biegłem do sklepu muzycznego i zapytać się, czy jest ta kaseta magnetofonowa. Jezus. Żeby kupić na przykład kolejnego Korna, albo jakieś inne jakieś zespoły, nie wiem, Fear Factory, albo... To ty kupowałeś kasety zamiast grywać z radia jak człowiek? Nie, ja kupowałem, proszę, oj, ja wspierałem artystów, a czy wiadomo, że gdzieś tam też od czasu do czasu sobie zgrywałem z radia, ale w pierwszej kolejności kupowałem kasety, nie było mnie jeszcze wtedy stać na płyty CD, bo owszem, były płyty CD, ale jak one były, no to też powiedzmy sobie szczerze, nie było ich zbyt wiele. Trzeba było ewentualnie liczyć na kogoś, żeby z zagranicy. Ale ja kasety magnetofonowe kupowałem do dzisiaj jeszcze. Jak jestem czasami w domu, to sobie robię tam porządki. A w sensie w rodzinnych stronach mam na myśli, to ostatnio jak przeszukiwałem stryk, no to znalazłem tam kilka kaset magnetofonowych i w tym... Prawdziwy klasyk, Paweł. Ścieżka dźwiękowa z filmu z Mortal Kombat. O Jezus, to wyszło? Ja na nie, kasecie? Tak, ja tak. Nie wiedziałem. Ja mam do dzisiaj z tego filmu i ja powiem ci, ja zażynałem tą kasetę magnetyczną. Ja cię frycam. Ja słuchałem, oczywiście, że działają. I powiem ci, że zażynałem. Ja się właśnie ostatnio się zastanawiałem, czy sobie nie kupić w ogóle tego, bo widzę, że jest bardzo dużo firm, które produkuje teraz sprzęt do odtwarzania kaset magnetofonowych. No i te ścieżki dźwiękowe z gier wychodzą na kasetach magnetofonowych, ale chyba sobie tego nie zrobię. Nie zrobię sobie kolekcjonowania kolejnego nośnika. I ja mam taki sentyment trochę do tej muzyki i też jakby sobie odpowiadając na pytanie, czy ja mimo tego obowiązku, który no z roku na rok czasami ich przybywa, to ja może nie zmniejszyło się ilość czasu, jaką poświęcam na muzykę, ale bardziej skrupulatnie patrzę, czego słucham. Co słucham? W sensie już nie słucham wszystkiego tak, jak to było kiedyś, że jesteśmy gdzieś na etapie w swoim życiu, że słuchamy wszystkiego, żeby zbudować sobie taką gust, tak, muzyczny w pierwszej kolejności, chyba bym powiedział, wiedzę jakąś i bibliotekę. I ja już jestem takim na etapie w życiu, że no, mam bibliotekę, mam tutaj na myśli fizyczną i wiem, na których albumach mi najbardziej zależało, no to je mam, albo gdzieś tam powiedzmy jeszcze jestem w trakcie pozyskiwania. A z drugiej tej strony jest tak, że słucham muzykę, znaczy dobieram, znaczy nie mówię teraz o naszej pracy na co dzień, no bo na co dzień słuchamy bardzo dużo muzyki do gier, ale jak już wracam na przykład do jakichś starych albumów, to sobie segreguję to pod kątem czasu, ile jestem w stanie sobie poświęcić. To jest kolejna sprawa, natomiast na sam koniec na pewno coś się zmieniło, to trochę mniej poświęcam czasu na słuchanie muzyki z uwagą, czyli mam na myśli, że usiądę sobie na kanapie albo na fotelu i słucham tej muzyki tylko z wyłącznie sobie. To znaczy, to muszę przyznać szczerze, że trochę mi się to ten czas skrócił i mnie już teraz z taką większą uwagą słucham. Wiadomo, jak trzeba napisać jakąś recenzję, no to wtedy... To trzeba, jasne. Tak. I też ogrywam grę. Natomiast dla samej takiej przyjemności, to z jakiejś takiej, powiedzmy, wiadomo, obowiązków, trochę mam mniej tego czasu, ale wiem, że pewnie mi się to zmieni za jakieś tam, powiedzmy, kilka lat i mając jakby tą bibliotekę, będę mógł sobie pozwolić na to, żeby siąść, nie wiem, w ciągu dnia i poświęcić tylko i wyłącznie na słuchanie muzyki 2 godziny, popijając dobrą herbatę. Pawle, na sam koniec, teraz uwaga, to jest zaskoczenie. Dajesz. Jakbyś miał wybrać
i wiem, że to jest trudne. Jakikolwiek, mówię teraz, niekoniecznie z gry wideo, jakikolwiek utwór, który ciebie motywuje automatycznie, że puszczasz go tylko i wyłącznie ze względu na motywację. W sensie jest to dobry utwór, to jest twój ulubiony utwór, ulubiona piosenka, ale puszczasz ją tylko i wyłącznie na motywację, że wiesz, potrzebujesz się zmotywować, że ach, coś mi nie idzie dzisiaj. To puszczasz ten utwór, żeby się zmotywować. Jaki to jest utwór? Piosenka. O ja pierniczę, nie wiem. Ale cię zaskoczyłem. No nie, no masz na pewno jakiś utwór albo piosenkę, która, nie wiem, masz zły dzień, albo jest właśnie tak jak dzisiaj deszczowo i nie chce ci się bardzo nic zrobić, ale jak sobie puścisz ten utwór, to jest to. Dostajesz tą dopaminę, dostajesz tego, powiedzmy, tego energetyka i tak jest, tego potrzebowałem. Co to jest za utwór? Pierdziele, nie wiem, bo u mnie się to zmienia cały czas. To ja ci powiem, jaki jest mój i dam ci czas, bo ciebie jest zaskoczenia. Wiem, straszne. Że bardzo zaskoczyłeś. Ale będziesz, to ja powiem, jaki ja mam utwór. Oczywiście tych utworów jest o wiele, wiele więcej, ale sobie pomyślałem, że to jest taki utwór, który faktycznie, jak sobie przypominam takie momenty w moim życiu, to ja sobie zawsze ten utwór puszczałem, żeby to jest taki trochę ukryty przyjaciel dodatkowy, który mówi, poklepuje ciebie po plecach i mówi: Mariusz, będzie dobrze. W takiej zasadzie. I jest taki utwór, a mianowicie utwór pochodzi z filmu animowanego, który się nazywa The Transformers The Movie z 1986 roku. Okay. Jest to utwór, który się nazywa There. Piosenka napisana, słowa przez Scott Shelley oraz Vinciego Dicole, no i w wykonaniu Stana Busha, tak? To jest ten utwór, który pojawia się, kiedy, nie pamiętam niestety, aż strasznie taką mam dziurę, nie pamiętam tego Autobota, jak on się nazywał, ale jest taka scena w tym filmie, jak on patrzy z chłopcem w zbliżający się statek do miasta Autobotów i oni zauważają, że statek został przejęty przez Decepticonów, tak? Mam nadzieję, że to dobrze wysłowiłem. Jeżeli nie, to wybaczcie. Tak, Decepticony i Autoboty. Decepticony, dokładnie. I zauważa, zaczyna strzelać, oni do niego strzelają i oni spadają ze skarpy i nagle on się zamienia w samochód i odpala się ten utwór, There, czyli wiadomo, odważ się, i on jest właśnie bardzo dynamiczny, on tam, wiadomo, dużo jest takich scen, gdzie on na tym samochodem manewruje między różnymi jakimiś tam ścieżkami. On się oczywiście jeszcze się pojawia w jednym momencie w filmie, ale jeżeli ktoś kiedyś tego filmu animowanego nie oglądał, to polecam, bo to są najlepsze Transformersy, nie żadne Bella i tak inne nazwiska reżyserów nie będę wymieniał. Wiem, że źle powiedziałem pewnie, ale to są Transformersy naprawdę takie, jakie powinny być, tak? Tak więc ten utwór, powiem ci szczerze, że ja sobie go właśnie odpalam w momencie, kiedy mam takie złe dni, jak to się mówi, i on naprawdę dodaje mi takiej tej dopaminy, dodaje mi tej energii, zaczynam inaczej myśleć, taki jakby reset. Jak usłyszę ten utwór, to jest taki na zasadzie takiego pstryczka, że mam reset w głowie od razu. I to właśnie kocham w muzyce. I muzyka zawsze mi towarzyszyła od najmłodszych lat. I dzięki jakby temu utworowi jestem w stanie naprawdę odnaleźć w sobie pokłady takiej ukrytej energii do działania. I teraz wracając do pytania do ciebie, czy masz taki utwór? W ogóle mi nie pomogło. Ale wiesz, to jest od cholery takich utworów tak naprawdę. Tak, no ja wiem, że to jest najgorsze, ja też to jest zło. Ale jak ty mnie zaskoczyłeś tymi Transformersami, bo ja je znam, ja oglądałem. No ja wiem, jest, bo tak. Ty jesteśmy oboje fanami tych Transformersów. To wiesz, to mógłbym tutaj wrzucić na przykład motyw ze Speed Racera z 90 tam chyba 6 roku jakoś tak na przykład. Nie mówię o anime, o serialu animowanym z Japonii, tylko ten, który był emitowany w Stanach. Ja pamiętam, że trafiłem na niego kiedyś w wypożyczalni kaset VHS
wypożyczyliśmy jakieś bajki, whatever, i tam był właśnie Speed Racer i on ma taki fajny motyw. To jest pierdolnięcie straszne. Ja mogę ci podrzucić później link. No koniecznie. No będzie na pewno w linku na YouTubie, tak więc... Go, speed, go! Cudownie. Jest fantastyczne. Straszne pierdolnięcie. Ale też jakbym mógł tutaj dorzucić podobne, no to wrzuciłbym nawet motyw z Deimosa, tak? Albo o, Pokemon, nie, albo oczywiście. Do Pokemon Johto. Nowe drzwi otworzą się. Ja nadal pamiętam tekst. To jest zło. Cudownie. Także nie, mówię takich. Mm-hmm. Myślę, że takich najwięcej takich utworów. Jak to się mówi, dodający właśnie energię, tak, tę adrenalinę, właśnie odnajduje w grach wideo, ale właśnie w takich serialach właśnie animowanych, czy na filmach animowanych z tych takich wcześniejszych lat, bo one miały takie, te, zwłaszcza z lat 90. one zawsze miały takie pierdolnięcie, że o Jezus, i później zapamiętuje się na lata. Lepiej niż tabliczkę mnożenia. No i co, jakby tym pozytywnym akcentem, no bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, to jest pozytywny akcent, pewnie Pawle zaraz po nagraniu sobie odpalisz ten utwór, o którym wspomniałeś przed chwilą. Ja mogę tylko dodać od siebie, że to była bardzo fajna... Wiem, no. Jeszcze jedno. Dajesz. Ty, kaczę opowieści. A nie, widzisz, Ja mam to samo. No. Ja mam kaczki. To samo, że to jest utwór, który faktycznie. I to jest. Ale wiesz, co jest najzabawniejsze, że to jest banalny utwór. To jest bardzo banalny. Bardzo ale banalny, jak się, ale jak ile się mam wierci w sobie, mózg, tak. to już koniec. Nie ma. Ale ile ma w sobie takich poukrywanych elementów. I właśnie to jest piękne w tym. Słyszałeś tę najnowszą wersję z tego nowego serialu, który był na Disney? Jest w porządku, ale ja wolę oryginał jednak. Oj, ten nowszy, nie wiem, tak z mojej perspektywy jest mocno dopieszczony. Słuchałem go sobie w kółko. Ja na przykład Moona, ja wolę z Game Boya jednak mimo wszystko niż tą wersję ten, bo ten jednak ten chiptune jest... Tak wierca się w głowę i w serduszku tak ciepło się robi od razu. No. Ale byłem tak zachwycony, jak dodali do tego również wokal. Ojej, mimo wszystko robi się cieplutko. I jakże tym ciepło, tą ciepłą atmosferą, Pawle, kończymy dzisiejszy 77 odcinek naszego podcastu. No i drodzy słuchaczki, słuchacze, widzowie, jeżeli słuchacie nas na YouTubie bądź na Spotify, czekamy na wasze komentarze. Jak jest to u was z tą muzyką? Czy ona faktycznie wpływa, ma taki zbawienny wpływ na was? I jakie są właśnie wasze wspomnienia, jeżeli odnośnie utworów, które gdzieś tam dodają wam energii do egzystencji? I jak zawsze z wirtualnego studia kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz ten, który zapomniał o motywie głównym z Jatamana, Paweł Dębowski. Paweł Dębowski, dokładnie. Zachęcamy jak zawsze was do subskrybowania, śledzenia nas na kanałach. Śledźcie szczególnie, bo niebawem będziemy mieli masę dla was niespodzianek i dziękujemy, że jesteście. I słuchajcie gier. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.